Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest burger Drwala, ale czy kiełbasa Drwala jest, to nie wiem, więc taką nazwę i zrobię taką kiełbasę Drwala, więc to będzie taka kiełbasa naprawdę porządna, grubo rozdrobniona, to będzie mięso robione na szarpaku. Na początek, w dniu dzisiejszym może, bo mięso musi się nam zapeklować. Tu mam mięso, które będzie nam potrzebne do tej kiełbasy, a będzie to bardzo tłusty boczek. Jest jego kilogram tego boczku. Za chwilę to sobie pokroimy w takie małe kawałeczki, żeby nam peklostwo dobrze wszędzie się wchłonęła. Boczek i do tego łopatka, którą sobie tu troszkę popcinałem. Łopatki jest 2 kg, więc 1 do 2. Proszę bardzo. Łopatka lub szynka, to jest już tam nie tak bardzo istotne. Ważne, żeby to było takie mięso w miarę chude, a to tłuste. I to za chwilę pokroję na te kawałki, tak jak mówiłem. 18 gramów peklosoli na każdy kilogram. Odstawiam to do lodówki na 24 godziny. I jutro powiem, co dalej z tym robimy, z tą kiełbasą Drwala. I mięso mamy już zapeklowane. Minęły 24 godziny. 18 gramów peklosoli, to wiadomo ile to jest, nie pokazywałem tego. Piękne, czerwoniutkie, proszę bardzo, jakie zapeklowane, pokrojone też. I teraz jeśli chodzi o przyprawy na tą ilość mięsa, które będziemy potrzebowali. Więc to będzie tak, pieprz młotkowany, to jest pieprz młotkowany, dosłownie ziarno na pół, dosłownie. I tego 2 gramy na kilogram. To będzie wszystko w opisie, ale mówię, więc tak, ja przyprawy zawsze sypię, jak już zauważyliście, przed mieleniem, dlatego że jak to sobie lekko przemieszam i potem to zmielę, to podczas mielenia lepiej to się wszystko łączy. Pieprz czarny. Teraz tak, następna rzecz, czosnek świeży. Polski czosnek świeży, najlepiej, dlatego że jak ktoś nie wie, czym się różni czosnek świeży od polski, od chińskiego, japońskiego i jeszcze jakiegoś innego, to niech sobie kupi i spróbuje i zobaczy różnicę. 3 gramy na kilogram. Można to przemielić drobno, chociaż tu w tym przypadku mielił nie będę, dlatego że mam już założony szarpak na maszynkę. Pokroić, przycisnąć przez praskę. Ja to kroiłem akurat, bo praskę to mam taką, że nie chciałem się denerwować, więc 3 gramy czosnek świeży. O, wszystko przesypujemy to boczku i do łopatki. Łopatka oczywiście, nie wiem czy tam wspomniałem, ale to jest taka powycinana, żeby nie było tych ścięgien, bo jak najmniej, żeby tego było. Czosnek niedźwiedzi. Tu mam czosnek niedźwiedzi. No nie czuć tego, nie będziecie czuć tego. 3 gramy też na kilogram. To jest bardzo aromatyczna przyprawa i to jest taki zamiennik majeranku, może o. Tak to nazwę. I teraz te 3 gramy na każdy kilogram powędrują do tego mięsa. I to tyle z przypraw. Jeśli chodzi o to, co teraz, to omówię. Przemieszam, przemielę to. Tu mam szarpak przygotowany, czyli to będzie tak bardzo grubo mielone, dosłownie na takie porządne kawały, że to będzie, dlatego to się będzie nazywała kiełbasa Drwala, czyli taka porządna, a nie taka sieczka, bo kiełbasa swojska, tym bardziej Drwala, to ma być taka naprawdę porządna. Więc tak, mieszam to sobie, mielę, o właśnie. I potem, po tym zmieleniu, dodajemy 100 ml zimnej wody na te 3 kg. I sobie wtedy to wyrabiamy do kleistości. Nie musi to wtedy nam nie wiadomo jak bardzo tam długo stać i czekać, żeby to się wszystko ładnie połączyło. Możemy potem bezpośrednio już nabijać w jelita wieprzowe. 28-32. To jest kaliber oczywiście, pamiętajmy o tym. I tak to będzie wyglądało. Więc ja sobie to przemielam i za chwilę ręką na razie, a potem to mielimy na maszynce. A więc jeśli chodzi o wyrobienie, o wymieszanie mięsa z przyprawami, czy mielenie tego mięsa w maszynce, no to nie pokazywałem tego, bo to jest tak oczywiste. Wiadomo jak to się robi, jak to się mieli, jak to się wszystko miesza, więc teraz już mamy farsz w nadziewarce. Jelito nawet już nałożone. Pokaż, jak to wygląda. Fajnie się to przebija. Ten czosnek niedźwiedzi
przez tą osłonkę to będzie wyglądało dość dobrze. Kiełbacha porządnie wyrobiona, wymieszana i teraz będziemy to, oczywiście jeśli jest konieczność i taka potrzeba, to należy to przebić najlepiej na początku, żeby nie było żadnych pęcherzyków powietrza. Maszynkę zmniejszamy obroty do, powiedzmy, może nie prawie minimum, ale do wolnych obrotów i powoli lecimy z tym nabijaniem. Nabijamy sztywno, ale tak, żeby można skręcić. To jest taka naprawdę kiełbacha porządna, gruba. No jelita czasami są lepsze, czasami gorsze. To akurat jest fajne. I tak to będzie wyglądało. Wygląda fajnie ta kiełbacha. I tak zrobimy z całością tego farszu. Też nie będę całości pokazywał tych 3 kg, jak będę to nabijał w osłonki. Po prostu nabiję, odwieszam na kij do osuszenia, do wędzarni. Wędzarnia już podpalona, wędzimy drzewem olszyna i buk i do ładnego koloru potem parzymy i będzie pyszna ta kiełbasa drwala, więc ja działam dalej. I już mamy kiełbachę w osłonkach. Teraz tak jak tu widać, zawsze na krzesłach sobie na początku przy grzejniku rozwieszam do osuszenia. Pięknie to wygląda. 3 kg kiełbachy drwala osuszamy i zanosimy do wędzarni za chwilę. I już pięknie osuszona. Pięknie wygląda. Tu też mam inne rzeczy, tak jak widać, ale tu chodzi o to na tym właśnie kiju. Pięknie wygląda. Sucha fajnie. I teraz wędzimy do pięknego koloru. Tradycyjnie, standardowo do pięknego koloru, jak ja to zawsze mówię i robię. I 5 godzin wędzenia za nami. Kolor uważam odpowiedni. Teraz zabieramy kiełbachę do parzenia. Parzę prawie wszystko, oprócz polskiej surowej, jeśli chodzi o kiełbasę, a resztę, cała reszta kiełbasa robię różne, to parzę, więc widzimy się w garnku. 80 stopni oczywiście, 15-20 minut. I gotowe. I gotowa, sparzona, wystudzona do temperatury pokojowej. Spróbuję taką, powiedzmy, już nie ciepłą, ale jeszcze nie tak bardzo schłodzoną. Bo ona jak poleży w lodówce przez, powiedzmy, noc, to będzie jeszcze lepsza. No ale żeby to pokazać, to po prostu pokażę to już teraz. Naprawdę taka typowa, bardzo kaloryczna kiełbacha, bo jest dużo tłuszczu, duże kawały tego tłuszczu w przekroju. Zaraz zobaczymy, jak wygląda. Ja tutaj mam tak przygotowane. O, proszę bardzo, przybliż się, co z tym telefonem? Pięknie wygląda. Ładnie czosnek niedźwiedzi prześwituje. Te sobie odłożę na bok i to też, powiedzmy, i przekroimy. Tam jest więcej, bo tego było 3 kg, to cała nie jest. I teraz sobie przekroimy ją, powiedzmy, tu i zobaczymy ją w środku. Jak ona też wygląda. Pięknie wygląda. Chodź tutaj, pokaż. No, a pachnie jak milion dolarów. Więc taki drwal, jak się tak narobi tego drzewa w tym lesie, to taką kiełbachę sobie może zrobić. Jeszcze nie jest dobrze wystudzona, bo jest dobrze wyrobiona, bo dobrze ją wyrobiłem. Ale pachnie. Czosnek niedźwiedzi. Osłonki nie będę ściągał, bo z tej, z świeżej kiełbasy osłonka ciężko będzie miała zejść, więc nie będę tutaj pokazywał, że zejdzie, bo na pewno nie zejdzie. Spróbujemy tej kiełbachy. Moje. Ale czy ten czosnek niedźwiedzi się wybija, to ja nie wiem. Trochę go czuć, ale bez przesady. Dlatego, że... ale 3 gramy to jest i tak dużo. I ten pieprz też widać, to piękna w przekroju jest. Ona jak wystygnie, to naprawdę będzie rewelacja. Więc sobie zróbcie taką kiełbachę, jak tylko macie możliwość. Petarda.
No. Jeśli film z produkcji kiełbasy Drwala się podobał, lajkować, komentować, subskrybować kanał oczywiście, naciśnijcie dzwoneczek, który będzie Was informował o kolejnych filmach, które będę wrzucał na swój kanał. Co tu jeszcze? A właśnie, i już teraz zapraszam na film kolejny, w którym będą oscypki. Takie typowe oscypki, które się kupuje w górach. Oczywiście oscypku sam nie robiłem, ale sam wędziłem, bo kupiłem sobie gotowe, więc za niedługo następny film będzie o oscypkach. Zachęcam, zapraszam już do oglądania tego filmu. I to chyba tyle. Smacznego życzę, pozdrawiam, cześć.